wszyscy mnie dobrze słyszą. I dlatego też chciałbym wam opowiedzieć o kosmokwakach. Otóż daleko, daleko za siódmą gwiazdą, za siódmą kometą istnieje planeta zwana Kosmolandem. Na planecie tej żyją istoty, które nazywają się kosmokwaki. Mają one swój własny kolorowy świat, w którym zdarza im się bardzo wiele ciekawych przygód. Kosmokwaki posiadają też statek kosmiczny zwany Kosmogrzmotem i podróżują nim po całym kosmosie. Tak się właśnie złożyło, że wylądowały dzisiaj na Ziemi i są razem z wami. Jak widać, jest ich troje, czyli Kwakot, Kwanio, Monia. Razem więc trójka kosmokwaków tworzy wspaniałą zgraną paczkę, a ich największą przyjemnością jest śpiewanie piosenek dla dzieci. A oto i oni sami. Cześć, kochane dzieciaki! Jestem Kwakot, najlepszy pilot w Kosmolandzie. Hej, hej! Tak, jesteś najlepszym pilotem, ale sam powiedziałeś, kosmiczny kaczorku, że bez mojej siły często nie dałbyś sobie rady, bo to ja jestem Kwanio Siłacz. Ha, ha, ha! A kto wam przyrządza pyszne jedzonko i robi porządki w naszym domku? Bo ciągle bałaganicie, łobuziaki kosmokwaki. No pewnie, że nasza kochana kosmokwaczka, Monia. Ale powiedzcie dzieci, czy lubicie nas trochę? A czy chcecie, żebyśmy dla was zaśpiewali? Zaśpiewamy więc naszą bardzo ładną piosenkę. A jaką? Brum, brum! Kosmiczna piosenka w wykonaniu kosmokwaków. Nietypowa, ale ładna. Kosmokwaki mówią cześć. I kosmokwaki śpiewają. Kosmokwaki powitają nas. Kosmokwaki mówią cześć. Bardzo nam miło jest poznać was. Jesteśmy paczką, która lubi czas. Przygody wam opowiemy swe. Możecie wierzyć lub nie. Na pewno.